chciany na konferencji prasowej w Łączu, Polonia Warszawa. Broń Radom z nami są dwaj szkoleniowcy obu zespołów, pan Dariusz Różański oraz Krzysztof Chrobak. Na początku proszę trenera gości o zabranie głosu. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. No cóż, porządna nauczka od zespołu Polonii. Mecz dzisiejszy pokazał, że nie tylko serducho do walki na boisku jest potrzebne, ale odrobina myślenia, cwaniactwa, takiego sprytu boiskowego. I w tym przede wszystkim była drużyna Polonii lepsza od mojego zespołu. Tracimy bramkę w pierwszych minutach meczu, później gospodarze dokładają drugą. Łapiemy jakiegoś tam gola kontaktowego na 2-1. Kilka minut potem znowu tracimy i w 30 którejś tam minucie zamyka się wynik tego spotkania. Myślę, że im więcej ze sobą rozmawiamy, nie przekładamy tego na wartości praktyczne, to jest coraz gorzej. Niektórzy zawodnicy muszą zejść na ziemię. Potrzeba jest wyciągania dużo wniosków ze swoich błędów i w ten sposób można osiągnąć jakiś progres i za co za tym idzie, jakieś zdobycze punktowe można zdobywać. No niemniej jednak dziękuję zawodnikom za tą walkę do końca spotkania, kibicom za to, że nas dopingowali. No i cóż, musimy się otrząsnąć, podnieść z kolan, bo na razie na nich jesteśmy i zacząć zdobywać punkty. Gratuluję drużynie Polonii zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Dobry wieczór. Największą wartością tego meczu dla nas jest zwycięstwo. Tego nam bardzo było potrzeba. Bardzo cieszę szczególnie, że ta sytuacja kadrowa nam się ciągle komplikuje. I przyznam się, że spodziewałem się ci bardzo trudnego meczu. Był to mecz z kategorii, w mojej ocenie przynajmniej, takich troszkę szalonych. Dwa zespoły nastawione na grę ofensywną. Dobre tempo, duża zmienność sytuacji, sporo sytuacji w polu karnym, w jednym i w drugim. No, wykazaliśmy się troszkę, właśnie tak jak powiedział trener, większym sprytem, jeżeli chodzi o sytuacje podbramkowe. I to nam dało dzisiaj zwycięstwo. Troszkę martwi mnie druga połowa, bo przy korzystnym wyniku i przy tym obrazie gry liczyłem na trochę więcej, w sensie takim, że broń musiała atakować, liczyłem na dużo na takie właśnie sytuacje z kontry, tak chcieliśmy zagrać, natomiast tu byliśmy mniej skuteczni. Ale ogólnie rzecz biorąc, bardzo cieszy to zwycięstwo. Mam nadzieję, że to będzie taka podbudowa psychiczna dla zespołu, bo jednak ta wiosna rozpoczęła się dla nas bardzo niekorzystnie pod każdym względem i tego nam bardzo było potrzeba. Również nie daliśmy się dzisiaj wykartkować, a następny mecz nam wróci dwóch zawodników, więc biorąc pod uwagę zbliżający się trudny mecz z Legionowią, no jest szansa, że wyjdziemy w mocniejszym składzie. No, chcę pogratulować zawodnikom, podziękować, bo włożyli w ten mecz bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo energii i myślę, że wygraliśmy ten mecz w dużej mierze w takiej sferze wolicjonalnej. Także dziękuję zawodnikom. No i liczę na to, że to szczęście zacznie nam w tej rundzie wiosennej powolutku dopisywać. Dziękuję. Ja może do trenera broni. Dość takie odważne dzisiaj zmiany personalne, zmiana bramkarza, brak Śliwińskiego. Czy trener żałuje tych zmian, czy to była dobra decyzja? Odnośnie zmiany bramkarza, to mamy pewien układ. Bramkarze bronią do błędu, kiedy drużyna odniesie porażkę. Tak też było w meczu z Legionowią, że Kuba popełnił dwa błędy. Przegraliśmy ten mecz, dlatego dzisiaj nastąpiła zmiana bramkarza. Danego słowa trzeba dotrzymywać i tego się będę trzymał. Natomiast jeżeli chodzi o Przemka Śliwińskiego,
No dzisiaj postawiłem na tych zawodników, a mówię, piłka nożna to nie rugby, nie gra się po 15, tylko po 11.